Sloane Stephens, która była uważana za wielką nadzieję tenisa, po tym, jak w wieku 19 lat niespodziewanie pokonała Sereny Williams, wypowiedziała się teraz na temat najlepszych zawodniczek świata. Amerykanka wspomniała m.in. o Idze Świątek. Była pod wielkim wrażeniem, że Polka jest gotowa do gry na najwyższym poziomie tydzień w tydzień. Nie wiem, jak one to robią. Stwierdziła w podcaście Tennis Insiders lub Stephens pokonała Serenę Williams w półfinale Australian Open w 2013 roku wówczas nazywana była jedną z największych nadziei amerykańskiego tenisa. W późniejszych latach wygrywała m.in. wielkoszlemowy US Open. W szczytowym momencie kariery była klasyfikowana na 3. Miejscu rankingów ta. Dalszy ciąg materiału pod wideo obecnie Stephens zajmuje 75. Lokata w światowym rankingu. Niedawno dość niespodziewanie odpadła już w pierwszej rundzie turnieju Korea Open, przez co miała więcej wolnego czasu. Wykorzystała go na rozmowę w podcaście Tennis Club, prowadzonym przez Carolinę Garcie i jej narzeczonego Borie Durana, Amerykanka wypowiedziała się między innymi na temat Iggy świątek. Stefan porównywała się do Polki czy co co była pod wielkim wrażeniem, że są one w stanie cały czas grać na równie wysokim poziomie. Zawodniczkom, które robią to co tydzień, bije brawo, nie wiem, jak one to robią, bo ja jestem wykończona. Jeśli gram jeden długi tydzień, to szybko mówię, muszę wrócić do domu, więc nie wiem, jak one to robią. Nie sądzę, że każdy tenisista został stworzony, by grać co tydzień, ponieważ jest to naprawdę cholernie trudne. Stwierdziła amerykanka. Ta nisistka nie kryła, iż jest pod ogromnym wrażeniem, że świątek była liderką rankingów ta przez tak długi czas. Przyznała jednak, że nie chciałaby się z nią zamienić. Nie każdy może być numerem jeden na świecie, a iga jest w tym świetna, ale nie chciałabym nią być, to trudne. Przyznała. Iga świątek nie jest już liderką rankingów ta. Wyprzedziła ją Aryna Sabalenka. Białorusinka ma na koncie 9706 punkt Polka traci do niej obecnie 41 oczek. Najbliższa okazja do ponownego zobaczenia naszej zawodniczki na kortach będzie już na początku listopada podczas turnieju w Tafinals z Riadzie.